Cześć, witajcie w piątej części kursu. Dzisiaj stworzymy sobie aktywność, która pozwoli nam na odczytywanie plików tekstowych, które tworzyliśmy ostatnio. Na ile czas pozwoli, na tyle również stworzymy widget, który mieliśmy w planach na ten odcinek. No i pozwoliłem sobie zrobić taki mały refactoring, który tutaj widać w tle. Chodziło w nim o to, aby przenieść pozwolenia do klasy, właściwie do aktywności Toys Activity. Dzięki temu, z racji tego, że tych aktywności będziemy, tych pozwoleń będziemy potrzebowali kilku, wszystkie one będą mogły się wyświetlić w jednym miejscu. Dodatkowo jeszcze jedna taka rzecz, na którą wskazuje Google, że jest dosyć istotna. Chodzi o to, aby informować użytkownika, do czego potrzebujemy tych naszych pozwoleń. W mojej aplikacji to będzie dosyć lakonicznie napisane, że potrzebujemy dostępu do pewnych rzeczy celem prawidłowego działania aplikacji. Już pokazuję, jak to wygląda po refactoringu. Refactoring jest zapisany w kontroli wersji jako part 4 refactoring. I w ten sposób będziecie sobie mogli do niego zajrzeć. Tutaj wprowadziłem kilka zmian. Mianowicie dodałem interfejs Common Colors, w którym jest póki co jedna metoda setNaviBarColor, czyli ta metoda, która znajdowała się póki co tylko w MainActivity. Zaimplementowałem ten interfejs w każdej aktywności. To mi wymusza dodanie tej metody, która ustawi nam kolor paska w każdej aktywności. Co jeszcze zrobiłem? Usunąłem zbędne wywołania settings menu. Trochę uporządkowałem kod, wyciągnąłem kilka metod na zewnątrz. No i wróćmy do tego, o czym zacząłem mówić, czyli o nowej klasie, do aktywności, w której mają być pozbierane wszystkie zezwolenia. Stworzyłem tutaj kilka metod, dzięki czemu kod jest o wiele bardziej czytelny. Mianowicie taka metoda jak insert permission wrapper, w której to dodajemy sobie, właściwie tworzymy nasz tekst, który jest wyświetlany po uruchomieniu aktywności, a następnie po wyświetleniu tego tekstu, naciśnięciu OK, to jest ta metoda, zostają wyświetlone już te znane z Androida pozwolenia o umożliwienie dostępu do funkcji systemu czy do funkcji urządzenia. Już pokazuję, jak to działa. Uruchamiamy sobie naszą aplikację. Odinstalowałem ją wcześniej na tym urządzeniu. Ok, teraz tak, jeżeli klikniemy sobie Toys, zostaje wyświetlona informacja, którą zapisaliśmy sobie w tym miejscu. Potrzebujemy dostępu do zapisu pamięci wewnętrznej i odczytu pamięci wewnętrznej celem prawidłowego działania aplikacji. Mamy dwie opcje, OK i anuluj. Jeżeli klikniemy anuluj, wyjdziemy. Następnym razem zapyta się nas o to znowu. Jeżeli klikniemy OK, to tak jak mówiłem, wyskoczy klasyczne okienko pytania o pozwolenie znane z systemu Android. Zezwalamy oczywiście, no i w tym momencie będzie się działo to, co już znamy. Czyli będziemy sobie tutaj mogli coś wpisać, a kiedy wpiszemy tutaj, będziemy mogli zapisać. OK. Następną rzeczą, którą chcemy zrobić, jest w naszej Toys Activity. Activity Toys, Content Toys. To są rzeczy, które nas interesują. Jest dodanie tutaj przycisku, który umożliwi nam start następnej aktywności. Aktywność ta będzie nazywała się Fiszki i będą na niej wypisane wszystkie te rzeczy, które zapisaliśmy sobie wcześniej w naszym katalogu. OK, jak dodawać przyciski wiemy już. Już to robiliśmy. Słownik Google podpowiada, że fiszki to z angielskiego features. Ja tam nie wiem, ale skoro tak mówię. A, tak, to
tutaj nie powinno być plusa. Tak. I nasza aktywność fiszki. OK. Dodano. Możemy sobie znowu uruchomić aplikację. Zobaczyć, czy na pewno się dodało w tamtym miejscu. Toys i fiszki. W tym momencie oczywiście nieaktywne. Ale za chwilę to naprawimy. No to ok, utworzmy sobie w takim razie naszą aktywność. Features Activity, która będzie miała, której parentem będzie Toys Activity. Ok, tworzymy aktywność, dodajemy ten. To wszystko do kontroli wersji. W porządku. Zaczynamy od usunięcia tego elementu, ponieważ tak naprawdę będzie nam niepotrzebny. Będziemy mieli tutaj tylko jeden element, czyli text view na cały ekran, na którym będziemy mogli sobie wszystkie nasze pliki, które wcześniej utworzyliśmy, wyświetlić. Ok, w takim razie utwórzmy ten element. Match parent, match parent. Tymczasowo dodajmy jakiś tekst. Taki głupkowaty sposób. Niech sobie będzie. Teraz tak, potrzebujemy możliwości przejścia do tej naszej nowej aktywności poprzez kliknięcie w Toys Activity. I w jaki sposób to zrobimy? No, myślę, że standardowo, ponieważ będzie tutaj kilka przycisków, dodajmy jakąś metodę onClick. Content Toys, o, w tym miejscu. Android on click. I metoda może niech się nazywa Toys click. I w Toys Activity tworzymy sobie naszą metodę ToysClick. Oczywiście musimy tutaj jeszcze nadać jakieś ID, więc może niech będzie Features Activity. Tutaj w tym momencie mam podkreślone na czerwono te elementy, co teoretycznie oznacza błąd, ale dzieje się tak dlatego, ponieważ Android Studio w tym momencie nie chce mi sprawdzić, że wcześniej decyduje, czy wywołać tą metodę tylko wtedy, jeżeli wersja jest wyższa niż Android M, w sensie Android Marshmallow. Tak naprawdę w niczym to nie przeszkadza, tylko po prostu podkreśla nam na czerwono dane elementy. Ok, potrzebujemy o. Smine Activity tego fragmentu kodu. Może zmienimy nazwę, żeby konwencja była taka sama.
czyli Features Button. Features Button, w tym momencie mamy tylko jeden element do kliknięcia, ale to się zmieni. Toys Activity i tutaj oczywiście Features Activity. W porządku, uruchommy naszą aplikację, zobaczmy, czy przechodzi tak, jak się tego spodziewamy. Toys, fiszki. Ok, wszystko jest w porządku. Tylko teraz tak, tak jak mówiłem, nie będziemy potrzebowali tego elementu tutaj klikalnego. A także, skoro już jesteśmy w tym miejscu, to może dodajmy nasz interfejs. Common Colors i metoda. I zawartość tej metody. OK. I oczywiście jeszcze wywołanie tej metody setNavibarColor. W porządku. Content Toys i jeszcze oczywiście Activity Toys. Musimy usunąć sobie te elementy, których nie potrzebujemy. Czyli ten nasz floating action button nie z tej aktywności, przepraszam, z activity features oczywiście. Toolbar z kolei pozostaje bez zmian. Ok. Teraz tak, potrzebujemy jakichś metod, żeby odczytać sobie to wszystko, co zostało zapisane wcześniej w naszym folderze Android Digital Zombie Lab / Kenny's Toys. I dlatego też potrzebujemy metody setText, czyli musimy tutaj nadać jakieś ID. Features edit text. Przepraszam, nie edit text, tylko text view. Features TV. Text view. Find viewbar ID, R ID, features TV. Ok, w porządku. Następnym krokiem jest dodanie możliwości odczytania odpowiedniego pliku. Przepraszam, odczytania wszystkich plików, stworzenia z nich jednego pliku tekstowego, a następnie zapisania go. Na początek potrzebujemy adresu, gdzie znajdują się nasze pliki.
Skopiujemy go sobie z tego miejsca. Można by pomyśleć o jakimś wyciągnięciu go na zewnątrz, skoro używamy go już w dwóch miejscach w kodzie, no ale pomyślimy o tym później. OK. I teraz tak. Myślę, że potrzebujemy jakiejś metody, która zwróci nam ten cały połączony tekst. Niech to będzie. Metoda. Get all content. Private oczywiście string. Get all content. Bez parametrów, ponieważ nie będziemy jej nic przekazywać. File. File. Potrzebujemy jeszcze utworzyć tablicę na nasze ścieżki. Póki co. Pustą. Następnie w bloku try. Tworzymy plik na podstawie naszej ścieżki. Następnie do naszej tablicy przypisujemy listę plików. File.list, która przyjmuje parametr filename filter. Dzięki temu będziemy sobie mogli pobrać całą listę plików, która się tam znajduje, po szczególnym parametrze. Dla nas tym parametrem będzie końcówka txt, czyli plik tekstowy. I tutaj nowy obiekt. FileNameFilter. I akceptuj plik. Zwróć tylko file name kończy się na .txt. OK. Jeszcze średnika. W porządku, w tym momencie pobieramy sobie wszystkie pliki i dostajemy ich listę wtedy, jeżeli kończą się na txt. Następnie potrzebujemy string buildera. Nowy string builder, który dla pętli for, która będzie iterowała po naszej tablicy ze ścieżkami, path
Moment. I w tym momencie chciałbym się na chwilę zatrzymać, żeby powiedzieć o czymś. To, co tutaj mamy, to jest czyste API z Java. Tutaj raczej nie ma żadnych nowości. Może klasa filename filter nie jest aż tak dobrze znana, no ale myślę, że sposób jej działania jest dosyć oczywisty. Chciałbym teraz wykonać tutaj metodę. Właściwie tak, chciałbym wykonać metodę, która znajduje się w klasie, która nie wchodzi w skład standardowego pakietu Androida. Chodzi o to, że po prostu znajduje ta klasa, której potrzebuję, znajduje się w osobnej bibliotece. W jaki sposób dodawać biblioteki w Androidzie? Wygląda to w ten sposób. Otwieramy sobie nasz plik build.gradle. Akurat nie ten, tylko ten moduł aplikacji. I tak jak widzimy, mamy już tutaj skompilowane dwa elementy. Nie pamiętam, czy wcześniej o tym opowiadałem. Bynajmniej właśnie w tym miejscu, w dependencji, dopisujemy sobie elementy, które chcemy dodać do naszej aplikacji. Potrzebujemy biblioteki Google Guava, ponieważ tam w tej bibliotece znajduje się taka metoda. SB append files to string new file paths i przecinek charset kropka UTF 8. Tutaj podpowiada nam możliwość dodania innej biblioteki. Ta biblioteka nas nie interesuje, ponieważ ona nie zrealizuje tego, czego potrzebujemy. Tak jak już mówiłem, tu w tym miejscu, potrzebujemy biblioteki Guava, ale w jaki sposób znajdować sobie biblioteki i najlepiej jeszcze taki zapis, żeby po prostu jedną linią kodu móc sobie dodać całą bibliotekę do naszej aplikacji. Ja używam do tego strony Gradle Please. Wpisujemy sobie tutaj, czego potrzebujemy, no i dostajemy informację, co należy dokompilować. O. Dostajemy informację, że do Guava należy dodać takie polecenie. Więc posłusznie tutaj wkleimy i klikniemy Sync Now. Dzięki czemu ta biblioteka zostanie pobrana i dołączona do naszego projektu. To może chwilę potrwać, musi pobrać wszystkie źródła. OK, udało się. Jak widzimy, nie wyskoczył nam żaden błąd. I w tym momencie, jak widzimy, dostaliśmy nową opcję.
Możliwe, że tutaj coś pomyliłem z nawiasami. Tak. Oczywiście ten typ nawiasów. I charset kropka. Default charset wydaje się być. A jednak nie będzie. To znaczy musimy dodać do tego metodę tray catch, gdyby się okazało, że zapisany jest w inny sposób niż spodziewamy się go odczytać. Tak, charset. Właśnie, w ten sposób to miało wyglądać. Charset. .utf8. Ok. To nam oczywiście nie rozwiązało problemu z try catch, ale tym zajmiemy się za chwilę. No i następnie musimy sobie tutaj utworzyć jakiś przerywnik. Czyli coś, co będzie oddzielało nasz jeden napis od drugiego napisu. Jakiś przerywnik, czyli interlude. Za chwilę oczywiście dodamy odpowiednią zmienną. Oczywiście to musi znajdować się tutaj. No i na koniec zwróćmy nasze sp to string. W porządku. Teraz tak, ten element musi wpaść nam w to miejsce. W związku z tym ten element również może być wywołany w ten sposób. A także element file również może być wywołany tutaj. Ok. W przypadku błędu wyświetlmy sobie może naszą metodą toast. Mamy ją w klasie. Note activity. I zwróćmy pusty string w takiej sytuacji, żeby po prostu nie doprowadzić do sytuacji, w której zatrzymamy aplikację, ponieważ nie udało się odczytać plików. Ok, jeszcze zmienna. Przerywnik. Myślę, że to mogą być trzy entery. Następnie takie symbole. O, tak, ten symbol. I następnie taki ciąg symboli.
I znowu 3 Enter. OK. I teraz musimy na początku przy każdym starcie naszej aplikacji ustawiać tekst metodą getAllContent. OK, wszystko wydaje się już być w porządku. Sprawdźmy, jak zadziała nam nasza aplikacja. Aplikacja uruchamiana, klikamy Toys, Fiszki. I otrzymujemy błąd EnoEnd. Musimy minimalnie poprawić nasz kod, mianowicie tutaj musimy dodać ukośnik. I w tym miejscu musi znajdować się path plus paths, żeby po prostu odnosił się do konkretnego pliku w konkretnej lokalizacji, ponieważ w tym momencie odnosił się tylko do nazwy, co powodowało błąd i nieprawidłowe wyświetlenie naszej aplikacji. Teraz pokażmy, jak działa nasza aplikacja. Shift F10. Uruchomimy ją. Toys, fiszki. Jak widzimy, wczytała nam nasze fiszki, a następnie dodało przerywnik. Jeżeli dobrze się temu przyjrzymy, to co się stanie, jeżeli tych fiszek będzie na przykład zamiast 3 15? Czy uda nam się, czy nasz pole będzie się automatycznie przewijało? No niestety nie. Dajcie mi chwilę, dodam kilka fiszek i za chwilę się zobaczymy. OK, udało mi się dodać kilka fiszek do naszej aplikacji. Zobaczmy, jak teraz ona się zachowa. Dodajmy może tutaj jeszcze kilka elementów rozdzielających, żeby było je trochę lepiej widać. OK, teraz powinno być już lepiej. Shift F10. Uruchamiamy naszą aplikację. OK, wybieramy sobie Toys, fiszki i wszystko wygląda niby w porządku, ale wydaje mi się, że jednak dodaję ich trochę więcej. Jeżeli sobie obrócimy, to zauważymy, że faktycznie obcina nam te fiszki. OK, co zrobić w takiej sytuacji? Potrzebujemy, aby to zrobić, potrzebujemy elementu ScrollView. I ten element musi być parentem dla wszystkich pozostałych elementów widoku. A na dodatek, skoro już używamy ScrollView, to nie możemy używać Relative Layoutu, tylko Linear Layoutu. OK, te wszystkie elementy możemy przenieść tutaj. Następnie Relative Layout musi być zamieniony przez Linear Layout. OK. Tutaj dostaliśmy podpowiedź, że należy używać wrap content. Co też zrobimy? OK, wszystko wydaje się być w porządku. Możemy sobie jeszcze odsunąć ten element przyciskiem Tab, żeby było to lepiej widoczne. W porządku, uruchommy naszą aplikację, zobaczmy, czy w tym momencie nasz ekran będzie się przesuwał, tak jak się tego spodziewamy. Klikamy Toys, fiszki
Jak widzimy, po prawej stronie pojawił się suwak. Możemy sobie już swobodnie czytać wszystkie nasze fiszki. W tym momencie możemy ich dodać tak naprawdę niezliczoną ilość. Wszystkie one wyświetlą się nam bardzo ładnie w tym jednym miejscu, oddzielone tymi specyficznymi znakami. Ok. Jest jeszcze jedna rzecz, którą dzisiaj zaczniemy. Niestety nie uda nam się zapewne skończyć. Mianowicie widgety. Jak tworzyć widgety? Zaczynamy od tego, przeklikamy File, New, Widget i App Widget. Tutaj wpisujemy sobie klasę, nazwę naszej klasy, w której będzie znajdował się ten widget. Może po prostu niech to będzie App Widget. Tutaj informacja, w którym miejscu ma się wyświetlać. Załóżmy, że tylko na ekranie. Tutaj, czy można zmieniać jego rozmiar i jaki ma mieć minimalny rozmiar. No, powiedzmy, że minimalny rozmiar niech będzie 4 jednostki na szerokość i jedna jednostka na wysokość. Ok. Widzimy pliki, które mają się dodać do Gita. Jest to o tyle przydatne, że można sobie tutaj zobaczyć, jakie pliki zostały dodane, czyli app-widget-info w folderze XML, do tego w folderze layout app-widget, w pliku drawable jakiś preview, czyli podgląd, no i nasza klasa app-widget-java. Co się znajduje w tej klasie? Jak widać, ta klasa rozszerza nam klasę app-widget-provider, która umożliwia nam aktualizację, włączenie albo wyłączenie naszego widgetu. Zajrzyjmy teraz może do pliku app-widget-info. Są tutaj informacje o naszym widgetie, mianowicie jaki jest layout i kilka innych danych, z którymi warto się zapoznać. Na przykład preview image, który jest widoczny w momencie dodawania widgetu do ekranu, czy w jaki sposób można zmieniać rozmiar widgetu, jak często ma być widget aktualizowany. Jeżeli tutaj wybierzemy zbyt dużą wartość, to skończy się to tym, że nasza aplikacja, że tak powiem, będzie zjadała bardzo dużo baterii, ponieważ im więcej aktualizacji, tym częściej ona musi sobie się odświeżać. I tak dalej. I w pliku layout został utworzony plik app-widget. Możemy sobie podejrzeć nasz przykładowy widget. On wygląda w ten sposób. Niezbyt imponująco, no ale zawsze. Zobaczmy, czy możemy go dodać w tej formie. Uruchommy naszą aplikację. Ok, aplikacja została uruchomiona. Wybieramy sobie przycisk widgety. I zobaczmy, czy znajduje się tutaj. Jest Kenny Stoys z napisem example. Tak jak mówiłem, mamy możliwość zmiany rozmiaru. Oczywiście nie poniżej wartości, którą sobie ustaliliśmy wcześniej. No, tak właśnie wygląda pierwszy widget, który stworzyliśmy. Na dzisiaj to wszystko, co chciałem pokazać. W następnej lekcji skonfigurujemy sobie nasz widget. Dodamy do niego pewnie wyświetlanie losowej fiszki albo coś takiego. A także opowiemy co nieco o przypomnieniach, jak je skonfigurować, jak je dodawać do aplikacji. To by było tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Cześć.